Jak człowiek buduje wysoki budynek, trzeba zapewnić światło dla innych mieszkańców. I rzecz biorąc, ten budynek jest w centrum Warszawy. Jest dużo mieszkań dookoła. Pracowaliśmy bardzo długo, żeby wypracować tą krzywiznę, żebyśmy jak najmniej światła odebrali od wszystkich innych mieszkańców. Czyli ta krzywizna to nie jest tylko na wygląd. Jest po prostu bardzo praktyczną rzeczą. Budynek ma 192 metry wysokości. Podzielony funkcjonalnie jest na strefy garażowe. To są dwie kondygnacje podziemne i 6 kondygnacji naziemnych. 7 kondygnacja naziemna to jest piętro techniczne. 8 kondygnacja to jest kondygnacja dla mieszkańców, rekreacyjna. I w zasadzie cała wieża od 9 kondygnacji do 52 to są lokale mieszkalne. Klient chciał zobaczyć widoki każdego mieszkania. I był przekonany, że jak się już otwiera drzwi do mieszkania, to człowiek ma widok. Żeby mu pokazać, jak to wszystko będzie wyglądało, to po prostu braliśmy faceta w balonie i on powoli tam do góry, na każde piętro, powiedzmy, przyszłe piętro, wyjeżdżał i brał zdjęcia dookoła. Praca przy takich niestandardowych rozwiązaniach jest bardzo wymagająca, zwłaszcza jeżeli mamy niepowtarzalne kondygnacje. Nie ma kopiowania apartamentów, trzeba każdy apartament rozwiązać od nowa. Łącznie w budynku jest 187 apartamentów. Złote 44 przewidziano piętro rekreacyjne dla mieszkańców, jest to piętro 8. Strefa została zaprojektowana w ten sposób, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców. Jest tam przewidziany basen, jest siłownia, jest sala kinowa. Budynek był wymodelowany w 3D. Potem po prostu braliśmy cięcia z tego 3D i wkładaliśmy wszystko w Vectorworks. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z oprogramowaniem Vectorworks. Na początku to było dosyć duże zaskoczenie. Natomiast bardzo szybko nauczyłem się panować nad tym programem. Program jest dosyć intuicyjny, więc każdy bardzo szybko nauczy się pracy. Program Vectorworks jest bardzo fajnym połączeniem programu CAD-owskiego i programu graficznego. Wiele razy w firmie trzeba było wykonać planszę, więc bez problemu można było to zrobić w jednym programie. Vectorworks w pierwszym wcieleniu, czyli MiniCAD, było pierwsze oprogramowanie dla architektów na Maca. Potem były inne, ale rzecz biorąc, trzymaliśmy się tego Vectorworks, bo dla ludzi przychodzących, którzy nie pracowali na Macu i nie pracowali na oprogramowanie na Macach, Vectorworks był najłatwiejszy, bo najszybciej po prostu się uczyli, jak go używać.